dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym. Dzisiaj spotykamy się z osobami niepełnosprawnymi, które prezentują na scenie swoje talenty. Analizując dwa lata temu kalendarz imprez kulturalnych oferowanych przez naszą placówkę, stwierdziłam, że mamy jedną wielką niszę. Impreza dla osób niepełnosprawnych, kulturalna impreza, gdzie będzie można pokazać wszechstronne talenty muzyczne tych osób sprawnych inaczej, osób dotkniętych przez los, którzy przecież na scenie czują się doskonale i pięknie potrafią prezentować swoje zdolności wokalne, bo wkładają w to, co czynią na scenie, całe swoje serce i to jest widoczne. Jestem prowadzącą zespół Browinki z Browiny. To jest Dom Pomocy Społecznej. No ja tak przyjąłem po koledze, który w tamtym roku przyszedł na emeryturę. Także taki właściwie debiut, nasze debiuty pierwsze. Co prawda byliśmy już w Golubiu Dobrzyniu w październiku. No i teraz taki większy występ, może właśnie tutaj w Wąbrzeźnie. Wakacje planowane są, wyjazdy do Torunia. Mam nadzieję, że również tam, tak jak tutaj, podołamy temu wszystkiemu. Zespół działa 20, bodajże 2 lata, a nasz dom istnieje przeszło 60 lat, także no tak troszeczkę już tam istniejemy. W ogóle każdym wyjazdem się cieszą, także podoba im się taki akurat charakter działalności naszej i po prostu no, te wyjazdy to jakoś tak ich wzmacniają i praktycznie oni tym żyją. Także to jest naprawdę dla nich duża atrakcja i ja się cieszę ich na przykład zadowoleniem, tym szczęściem, że mogą tutaj troszeczkę tam się pokazać i pośpiewać. Festiwal przyciąga coraz większe grono uczestników. Dzisiaj na tej scenie zaprezentowało się niemalże 160 osób. Jest to bardzo dobry wynik, tym bardziej, że festiwal, jak wspomniałam, ma bardzo do tej pory przynajmniej krótką tradycję. I cieszę się, że przyjeżdżają do nas już ci, którzy gościli podczas ubiegłorocznej edycji, ale są też nowe osoby, które chcą zobaczyć, w jakiej atmosferze przebiega ta dzisiejsza uroczystość i mam nadzieję, że wrócą do nas za rok. Co nas
tutaj, jest bardzo miła, już jesteśmy tutaj drugi raz. Także no, nie narzekamy, bawimy się tutaj świetnie. Poznajemy fajnych ludzi. Także jest generalnie super. Dawna miłowałam się w muzyce cygańskiej, ponieważ mój tata wychowywał się wśród Romów, chodząc z nimi do klasy, i to tak ta muzyka cygańska pozostała w moim życiu. Dla mnie to ona jest taką radością. Nie smucę się przy tej muzyce. W Wąbrzeźnie bardzo prężnie działa Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, działa warsztat terapii zajęciowej. Te podmioty w sposób szczególny opiekę dostarczają nad osobami sprawnymi inaczej, oferując różnego rodzaju oferty kulturalne. Bardzo prężnie działają i dają dobry przykład, że te osoby można w sposób szczególny aktywizować i można pokazać, że one również mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Przyjechaliśmy z Aleksandrowa Kujawskiego i z okolic, bo właściwie niektórzy uczestnicy są też z tamtych okolic. Nasza działalność głównie polega na tym, żeby zaktywizować uczestników, a działalność samej grupy muzycznej, czyli pole minowe, najbardziej opiera się na sekcji rytmicznej, czyli są to perkusja, także dzwonki chromatyczne czy bongosy. A dzisiaj przyjechaliśmy do Wąbrzeźna z programem trzy piosenki, wśród nich Alleluja z repertuaru Coena w wykonaniu Przemka, który najpierw zaczynał na perkusji, a teraz się okazało, że rozwinął swoje zdolności i także potrafi fajnie śpiewać. Jest przede wszystkim tak, że większość z naszych uczestników posiada talent. I nam się udało jakby wydobyć poprzez pewną atmosferę stworzoną właśnie w czasie prób,
jest to atmosfera luźna, często żartu, albo nawet 90% to jest żart i humor. Razem z kierownikiem jesteśmy zaskoczeni, jak wielki wpływ terapeutyczny może mieć perkusja ta profesjonalna. I rzeczywiście przychodzą z innych pracowni do nas i tak trochę jest wesoło. A jeśli chodzi o rozwinięcie tych talentów, no zgadza się, trzeba niektóre rzeczy pokazać. Nie jestem gitarzystą, ale nauczyłem się też pewnych rzeczy i tam w sumie to wszystko jakoś się układa. Jeśli chodzi o klawisze, no to mogę pomóc choćby Adamowi, a śpiew, no to też w jakimś stopniu. Najbardziej to perkusja, instrumenty perkusyjne, także i cała ta aranżacja utworów. Gościmy warsztaty, domy pomocy społecznej, ośrodki specjalno-wychowawcze niemalże z całego regionu. To bardzo dobrze świadczy o tym, że impreza jest prorozwojowa i liczę na to, że podczas kolejnych edycji będzie nas jeszcze więcej i jeszcze częściej będziemy wzajemnie się do siebie uśmiechać, darząc siebie taką pozytywną energią, która tryska od tych osób ze sceny.